Tutaj zaraz trzy te z licznikiem HP wyjdą. Co jest... O, właśnie. O nich też się zawsze tłukę w multiplayerze. Moi, nie twoi. Nie ma szans, panowie. Pierwszy. I tutaj od razu radzę. Kurde. Tutaj nie stać za cholerę, jak będziemy kończyć już walkę. Bo automatycznie nas zabije. Stać po tej stronie. I gotowi, stru. I koniec. No. I tak oto pierwszy z bossów pokonany. Jeden z ostatnich. I believe. O, tu mam mnóstwo idealnych. Popatrzmy. O. Znakomitych. Jeden. Dwa? O, ma tu. Ile idealnych. Znakomicie. 38 tysięcy expa. Piąty level, nowe skille. Ale idziemy na sam dół. Są tu stateczny, nie? Szybciej pozwala... A, zakupiłem. Siła kamienia. Więcej HP. Z chęcią. Ściszę troszkę. Siła zemsty. Za drogę. Górski strzał. No dobra. Silniejszy prawy przycisk, jak się przytrzyma. To jest... Nie. Ja mam tylko jednego kombosa. To też kombos nie chcę. O. Mocniejszy atak na dystans. Szlak, nie stać. No to na tyle. Tak. Na piątce. Zapis zakończony. To teraz, jak obiecałem, Gandalf. Dobra. Czasem nie można iść dalej, jak na przykład tutaj, bo trzeba wykonać te poboczne, o te. Tu mamy dodatki, wywiad, a to później. Pod koniec gry, może walnę filmik o tym. Uuu, Gandalfem! Gandalf do boju! The Lord of the Rings, my precious! A właśnie, jutro Mikołajki. To chyba była moja ulubiona scena w drugiej części. O Jezu, uwielbiam tę scenę. Jaki uśmiech! Okej. Ściszymy. Czekaj, dziadu! Chwila, tak za cicho. Okej. Wow, okej. Ta, tutaj najlepiej bać się na odległość Gandalfem. Patrzcie, jaki eksterminator. No. O, ja nie mogę tak trudno trafić. Lol. Uzupełniam manę? Ale wracając do tej sceny z dentami. Uwielbiam ją, bo ma fajną muzykę. I w ogóle czuć tą moc entów. Kurde.
Naprawdę, uwielbiam tą scenę. Cholerny... Starca tak gnoju? Mogłem być twoim dziadkiem! No dobra, nie mogłem. Patrzcie na to. Sweet. To może być ostatni marsz Entów. Ruszamy na wojnę! I ten krzyk, który wydał, kurde. A właśnie. To był skręt? O, tędy też nigdy nie szedłem. Ciekawe, coś zobaczę. Okej. Chodźcie. Okej. Pasi. W górę! Jest to coś? A nie, to tylko przejście takie. No to luz. A co będę z tyłu zostawiał ludzi? Urkhai. No, traf! Fajnie wygląda ten atak w wersji Gandalfa. W górę wroga i jeb. Więcej wrogów, proszę. Więcej. To jest też fajne, że jak... O, masz. O. Coś się dobije. Fajne jest to, że... Chwila. Zgubiłem się w moim toku myślenia. A. Że jak się atakuje, lem wszystkie myszy i ktoś cię atakuje, to nie obrywasz. Nikt nie obrywa. Co to jest ciekawe. Come on, babies! Po prostu jest takie parowanie z obu stron. O, masz. Tu trzeba zabić 70... Właściwie nie. Nie trzeba, bo tu Entowie też zabijają. Możemy stać w jednym miejscu. O, Matulu! Ent mnie nadepnął. Drugi! Cholera. Kur... Okej. Warto tu stanąć i po prostu czekać na tych, co podejdą. Tylko, że czasem po chamsku olewają nas. Ale czy jesteśmy bezpieczni od nuk Entów? Konarów Entów? Sniper! Strzelaj na Hama. Proste. O, masz, nie mam strzałów. Wow, zalagowała mi grasz. Na idealu jadę. Haha! Stój tu! A jak się tu fajnie wszystko bije. Taką to radość sprawia. Awans! Poniżamy ceny. O, 72, 73. O, fuck. Szybcy są ci Entowie. Trzeba je spalić. Osłona. Kurczę, za wolno zareagował. Zabici? Nie. A, nie zdążył. To można też iść na hardcora i zagrać tym. Hobbitem. Ja próbowałem i trochę tak trudno. No ale cóż. A tu trzeba właściwie iść w multiplayerze albo hobbitem, albo Gimlim. No tymi bohaterami zdaje się. Bo Gandalfem... Nie, no co ja gadam? Gandalfem się da. No ale wiadomo, w multiplayerze to tak... Można się kłócić, kto ma zostać tym Gandalfem.